Siemanko, mam do Was kilka takich kluczowych informacji, kiedy wybieracie się do street parku właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym. Pierwsza z nich to będzie to, żebyście się dokładnie zapoznali z tym, jakie sesje obowiązują u nas w skateparku, czyli te w tygodniu 15-19 open, 19-22 dedykowane i w weekendy same sesje open od 10 do 22. I zachęcam Was, żebyście na te wszystkie sesje zakupowali bilety online na naszej stronie www.streetpark.pl. Co jest fajne w tych biletach, że one są 5 zł tańsze, jeśli posiadacie konto, i do tego gwarantują Wam wejście na skatepark, więc nie będziecie musieli czekać w żadnej kolejce, a tym bardziej nie będziecie musieli się wracać do domu, kiedy nasz skatepark będzie pełny, bo zdarzają się takie sytuacje, mamy limit 60 osób, dlatego bardzo zachęcam do rezerwacji tych biletów przez naszą stronę. A co w przypadku, kiedy zdarzy się, że nie będziecie mogli wejść na skatepark do następnej sesji? Została jeszcze godzinka. Jest opcja poczekać u nas w strefie coworkingowej, gdzie jest cieplutko, są kanapy, można tutaj odrobić zadanie domowe, rodzice mogą się tu rozgościć, popracować, ogrzać, zaczekać na Was, kiedy jeździcie, więc tak samo gorąco zachęcam do wpadania tutaj w takich niecodziennych przypadkach. Następnym tematem jest to, że jak wiecie, jest zima, na zewnątrz jest zimno, dlatego zalecamy na sesję ubierać się bluza, czapka, larek jeszcze, dadzą tutaj radę, dlatego pamiętajcie o tym, jak wybieracie się do street parku. A jeśli wejdziecie już na skatepark, jeździcie sobie jakiś czas i nagle usłyszycie dzwonek, taki dzwonek szkolny, to oznacza dokładnie, że sesja się zakończyła, że prosimy Was o zaprzestanie jazdy i ewentualnie przyjście do nas do recepcji, przedłużyć sobie sesję na następną, zakupić bilecik, no i co, jeździć dalej oczywiście. I ostatnią rzeczą, o której chciałbym Wam powiedzieć, to jest to, że wprowadziliśmy właśnie Carnet Open, taki prawdziwy Carnet Open, gdzie śmigacie u nas do woli przez 30 dni. On jest dostępny do kupienia stacjonarnie i online, kosztuje tylko 349 zł. I właśnie teraz chciałbym Wam pokazać, jak na przykład taki Carnet Open kupić, ale online, na komputerze. Dlatego zapraszam za mną i już pokazuję, jak to zrobić. I okej, jesteśmy już przed komputerem. Chcemy sobie kupić karnet miesięczny, open, na nielimitowaną ilość wejść na stronie streetpark.pl. Otwiera nam się strona, przechodzimy w zakładkę terminy i ceny. Szukamy naszego karnetu. I tu jest jeszcze jedna taka kluczowa rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, że jeśli wybieracie się do nas, szczególnie w weekendy, to zwróćcie uwagę na to, że teraz trzeba kupować bilety na daną sesję, czyli na przykład na 10 do 13, 13, 16, 16, 19. Tak samo w niedzielę. Tutaj nie ma żadnej filozofii. I przechodzimy sobie do naszego karnetu Open. 349 zł, obowiązuje 1 miesiąc, upoważnia do nielimitowanej ilości wejść. Rezerwuj. Takie coś nas interesuje. Twoje dane, wszystko się tutaj zgadza. Dalej. Karnet miesięczny, 349. Kup i zapłać. I pojawia nam się tutaj płatność, dajemy zapłać, no i to chyba tyle, jakby tutaj większej filozofii nie ma, przechodzimy do płatności, jaką tam chcemy wybrać i tak to właśnie wygląda. To by było chyba na tyle, ja serdecznie zapraszam Was do street parku, no i co, i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.